Hej, 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 witam Was w ostatni dzień pierwszego naszego sezonu. Słuchajcie, dzisiaj mamy ostatni dzień wiosny. Przyszła jakaś przesyłka. Teo, dobre wieści. Jesteśmy gotowi, żeby zastartować Kickstartera, ale nie możemy zrobić tego bez Ciebie. Przyjdź do muzeum i możemy rozpocząć to razem. Jak się trzymasz, kochanie? Słyszałem, że Coral Island to bardzo piękne miejsce o tej porze roku. Dziadek, Ashley i ja bardzo za Tobą tęsknimy. Tutaj masz zastrzyk gotówki. To nieduża, ale mam nadzieję, że się przyda. A, super! Słuchajcie, i w związku z tym udało nam się zbić ponad 5000. Zrobimy sobie tak, w ten sposób. Zbierzemy nasze kropsy, które wyrosły. A wyrosnąć powinno wszystko ogólnie. Ciekawe, co z kalafiorem będzie. Bo kalafior nie wyrósł jeszcze. Czyli on na przykład zniszczy się, jak nie zdąży wyrosnąć? Czy będzie nam zajmował pole aż do kolejnej wiosny? Ciekawe. Dobra. To tak. Mamy kilka zadań do zrobienia. Zacznijmy od jedzonka. Zostawiamy złote. Zostawiamy złote. Zostawiamy też zwykłe. I z tym sobie pójdziemy do sklepu. Weźmiemy nasze narzędzia. Nie wiem, czy miałyby się jakoś bardzo dzisiaj przydać, ale weźmy je do siebie. Za chwilę zrobimy sobie porządek. W ekwipunku, bo trochę nam się tutaj naszmędziło przez to wszystko. Nie, 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 nie tak. Tak to zrobimy, będzie bezpieczniej. Byśmy chcieli. O, tak. Tak byśmy chcieli. Jedzonko i rzeczy do Blacksmitha. Sprawdzamy, czy są otwarci dzisiaj. No właśnie. Oni są dzisiaj zamknięci. Sklep jest od 12 do 17. Więc możemy zostawić te skrzynie tak na dobrą sprawę, bo ich nie otworzymy dzisiaj. Czy to jest złota? Złota chyba. Gold potato. Dobra, idziemy, słuchajcie, na pewno do muzeum, bo tam możemy pójść o każdej porze, więc pójdziemy do muzeum. Oddamy też naszą osę. A później spotkamy się w sklepie, oddamy rzeczorki. A czy Carpenter jest dzisiaj otwarty? Idziemy to tu. Nie tu, tu. Forest, czekajcie, myślę. Nie tu, tu jest. Otwarty od 9 też. To się pokusimy o to, żeby iść rozbudować domek. To będzie piękne rozpoczęcie lata. Dyskusje trwają w muzeum. Cześć Teo, dobrze Cię widzieć. Wszyscy czekamy na przybycie Scotta. A to jest jego bardzo zły nawyk. Patrzcie na to, wszyscy tu już są. Taka jak zażenowana. No, prawie wszyscy. Zaprosiłam też Lili. Powiedziała, że zobaczy, ale bardzo niechętnie. O. Bardzo źle, że jej tu nie ma. Ale co mogę zrobić?
Ja w sumie dalej nie wiem, czemu tu jestem i po co tu jestem. Jak ty to nazwałeś? Pickstarter? Pickstarter, Majorze. Right, Pickstarter. Nie wiem, czy ten twój pomysł zadziała. Mówisz, że inni ludzie dadzą nam pieniądze, żeby rozbudować muzeum. Bo dlaczego inni ludzie, innym ludziom miałoby zależeć na małym muzeum? Jest takie małe. Nie doceniasz siły crowdfundingu. Nawet nie wiem, jaki jest polski zwrot na to. To jest to właśnie ta zapomoga, czy ten fundusz taki z fundusz tłumów. Majorze, tam jest. Są tony, tony tego typu kampanii, udanych kampanii. I ta będzie jedną z nich. Dalej tego nie rozumiem, ale chyba ci zaufam. To można mu zaufać, prawda? Tak, Majorze. Sama osobiście wszystkiego pilnuję i zrobiłam rozeznanie w temacie. Powinno to być w sumie wolno od żadnego ryzyka, jak dla nas. Już w sumie jesteśmy w trakcie, w naszej drodze do rozbudowy tego muzeum, ale jeżeli ta kampania się uda, możemy zrobić to nawet lepiej niż planowaliśmy. Kiedy, mili? Kiedy ta kampania się uda? Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Czas oficjalnie wystartować kampanię. Macy zrobiła zdjęcia. Nie zrobisz zdjęcia tego pamiętnego momentu? Jasne. Dwa, jeden, uśmiech. No dobra. Startujemy. I to mamy. Jesteśmy na żywo. Teraz wystarczy tylko usiąść i poczekać tydzień. I zobaczymy, co się stanie. Dzięki za całą twoją pomoc, Teo. To nie znaczy, że masz przestać składać donacje do muzeum. Zawsze chętni jesteśmy, żeby przyjąć wszystko, co dla nas masz. Dobrze, mam osę w kieszeni i zaraz mi urządli. Więc zrobimy tego donate'a od razu. Proszę bardzo. W sumie jak nam się tu widzę, motylki rozrosły, tu pływają rzeczorki i ślimaczki i krabik. Tu te artefakty są. Może być piracki. A tu mamy cały zestaw. Okej. Tu jakieś rybeczki też pływają, fajnie. Nam jeszcze miejsca brakuje, znaczy dwóch. Trzech przedmiotów nam brakuje na piedestałach. No dobra. Jest szansa, że któryś z nich znajduje się w kufrze, ale o tym się nie dowiemy, no bo nie. Teraz w sumie moglibyśmy wrócić i spróbować rozbudować dom. Bo będzie 9:00, sklep jest dopiero o 12:00. Ze sklepu też dostaniemy kawałek pieniążka. O, tego pana nie znam. Przynajmniej nie kojarzę. Widzisz liścik? Czyli sypialnik, do których nie mamy dostępu, ale nieważne. Do mojej Adindy.
trzymaj mnie za dłonie. Mamy przed sobą niesamowitą podróż. Może jest teraz zamglona, ale z tym listem przysięgam ci, moja Adindo. Jeżeli pójdziemy razem, wszystko stanie się jasne. Weź moje dłonie. Chciałbym pokazać ci gwiazdy, prawdziwą miłość, moje serce. Zbudujemy dom niedaleko gór. Wypełnimy go gorącą zupą, śmiechem dzieci i szczęśliwymi łzami. Razem się zestarzejemy. Na przednim... jak to też nazwać? Tarasie, powiedzmy. Popijając gorącą herbatkę w zimowe popołudnie. I oczekując odwiedzin, świątecznych odwiedzin naszych wnuków. Bądź moją Adindą. Teraz i na zawsze. Joko. O, jak romantycznie. Czemu ty czytasz, dziewczyno, czyjeś cudze romantyczne listy? Nie rozumiem. House upgrade. Patrzcie. Kuchnia. No przecież mamy to wszystko. Nie wzięłam tego ze sobą. O nie. No dobra. Wracamy. Wrócimy. Adindo, wrócimy do ciebie. Szybciochem. I nie spojrzałam, ile tego kamienia. Mam 50 kamienia. Na pewno 100 drewna i 10 sztabek. Trzy dni później. I 50 kamienia. Taką mam nadzieję, że to wystarczy. Bo mi pokrzyżowało plany, no. Daj kwiatka. Nowy! Dobra. To w sumie dobrze. Pracują na stolarni. Tak. I teraz możemy albo... Tu nam się rozbudowuje, patrzcie. Albo zostać przy tym samym stylu, który mamy. Albo zmienić na ten, który byśmy chcieli mieć. Tu drzewko wyrosło wtedy. O! Ten plażowy. Kurde, no nie wiem. No ten mi się podoba. Taki trochę umszały. Dobra, zmieńmy styl. Powinno być zrobione w ciągu kilku dni. Dopiero? Ja w ogóle bym chciała jeszcze, słuchajcie, zobaczyć, czy mogę zrobić bukiet. Mogę. I dajmy go Adindzie. Znalazłam kilka wasabi. Czy to jest teraz w ogóle sezon na to? No jest. O! Jaki piękny bukiet. Dziękuję ci bardzo. Adinda wydaje się osobą, z którą warto się zaprzyjaźnić. Zresztą jak większość tych ludzi tu jest. Dobra, słuchajcie, mamy to. Teraz sobie pójdziemy do wioski, ale przyjdziemy sobie na przykład tu dookoła. Zobaczymy, czy gdzieś nie ma właśnie kwiatuszków, motylków. Rzeczy do wykopania. Bo jest to jakby ostatni dzień naszego sezonu. Zastanawiam się, czy na przykład latem będą inne kwiaty.
Czy Konola będzie dalej rosła, czy nie? Z nim możemy porozmawiać. Walter. O, dowiedziałem się właśnie o waszej kampanii Kickstarterów. To jakby pomysł genialny. Podwodzonka. No i chciałeś zafundować rzeczy tam. Możesz się wykazać. Nie żebym naciskała, ale... Tako! No i jest bardzo szczęśliwy dzisiaj. Tako w końcu się nie kąpie w fontannie, więc... Można było z nim porozmawiać. Powiedzmy, że porozmawiać. Zobaczmy, czy koło laboratorium się coś wyrosło. Nawet. Ze Scottem możemy pogadać. Czyli chciałbym powiedzieć, że ta kampania to pewniak. Między nami to tak. Trochę się waham. A co jeżeli się wszystko wywróci i mi wyjdzie? I jeżeli tylko zmarnowałem czas i energię wszystkich ludzi. A tam gadasz głupotki. Dobra, zróbmy jemu też bukiecik w sumie. Proszę. O, to tak miło z twojej strony. Dobrze je wykorzystam. A to robak jest. Dobra, nie ogarnęłam. Pine Sphinx. W sumie to nie wiem, czy myśmy... A teraz trzeba to na ołtarzu też dać. O kurka. Dobra. 12. To otwarł się sklep. Idź do sklepu. Możemy zobaczyć kalendarz po raz ostatni w dniu dzisiejszym. W tym sezonie, znaczy się. Widzę, że nie ma dla nas żadnych zadań. Wczoraj miał Pablo urodziny. O nie, ominęliśmy to, no. Pięknie. Cześć, Ewa. Wolę wiosnę od lata, ale jeżeli mówimy o ulubieńcach, to na pewno będzie zima. Jest znacznie lepiej, jakby wytrzymuje łażenie przed piecem w zimie. No, masz rację, moja droga. Mamy 1200. No i popatrzcie, już zaczyna to jakoś wyglądać, co nie? Już zaczyna się tutaj dziać. Także bardzo dobrze. Oczywiście nic nie kupujemy, bo nasionka będziemy kupowali jutro. Ale jeszcze się przejdziemy po mieście. Mamy wystarczająco energii. Możemy spróbować w sumie oddać pani jeziora tego motyla. Czy to w ogóle jest... O, na puszczę latawcem! Ogólnie to zazwyczaj dokańczam swoje sprawy czytelnicze w soboty, tak żebym mogła całą niedzielę się bawić. Bardzo dobry pomysł, moja droga, propsuję. Sklep z meblami miał kalendarz. Indoor dekor. Nie, też nie. Gdzie był ten nieszczęsny kalendarz? Katalog. Jest! Dobra, kupimy. Kupiliśmy kalendarz. Tak. Kupujemy. Powiesimy sobie kalendarz w domu, tak żebyśmy mogli normalnie z niego korzystać. Mam nadzieję w ogóle, że się będzie dało korzystać. Niektóre ze zwierząt w schronisku przybyły tutaj aż z Hillside albo z lasu. Tak jak tako. Czy ja mogę zrobić jeszcze kwiatka? Brakuje nam kwiatków. Sorry.
Sorry, ma memory. Jest kolejny robaczek, którego chyba nigdy nie złapię, on tak szybko ucieka. Ja kiedyś złapię. Jak wyekspimy sobie nasze możliwości łowienia robaczków. A ty kim jesteś? Kenny! Lunch smakuje tutaj dużo lepiej, prawda? Na łonie natury? Nam, nam, nam. Ej, bo otwarła nam się trzecia zakładka! O matko, rzeczy zwierzęce. Potrawy, sery i pikle. A może dlatego, że właśnie rozbudowaliśmy dom? Może to o to chodzi? Mogę oddać motyla? No dobrze, dobrze, to go oddamy. Czy jak ja go tu wrzucę, to będzie widać, że on był... Nie, znaczy, że chyba nie ma znaczenia. Jeżeli nie ma gwiazdki, to może lepiej nawet dawać takie bez gwiazdki. Rybki. Rybkami by trzeba się trochę zająć też. Bo na razie fishing mamy na poziomie pierwszym. A tego krabika można było z dna oddać. Robaczki. Nocne. Ciekawe, co tu będziemy mogli? Cytrynkę, cebulkę, hibiskus, jagodę, gorącą paprykę. W sensie papryczkę ostrą. I słonecznik będziemy zbierać albo sadzić. No, ciekawie. Ale fajnie, udało nam się motylka dorzucić. Zawsze mnie cieszy, wiecie, uzupełnianie tych kolekcji. Że chociaż troszkę gdzieś tam do przodu ciśniemy z rzeczami. 15.20. Dobra, idziemy dalej. Tu sobie wykopiemy. Grzybek jest. Grzybka zbierzemy. Zobaczymy sobie oczywiście kolejnego dnia, jak wygląda kwestia... No, chodź tu, chodź tu. To możemy sprzedać. Jak będzie wyglądała kwestia nasion, zajmiemy się ogrodem, a w następnej kolejności pójdziemy do kopalni, bo już żeśmy też jakiś czas w kopalni nie byli. Więc myślę, że możemy śmiało do kopalni się udać. Może zwłaszcza, że mamy zapas jakby tych jedzonek. Podwodnych przekąsek. Tylek. Witamy w łaźniach i gorącym źródle. Jest otwarty dla publiki. Nie musisz też płacić za wejście. Czy tam jest panda? Tak, patrzcie. Jak uroczo. O. Pani Dziocha. Co to było? Co to za nawoływanie? Oj, masakra! Dobra, może teraz uda się jeszcze upolować jakieś... No, nie mamy miejsca za bardzo, ale jakieś nocne, wiecie, żyjątka. Żeby było mega. Może w lesie by były?
No, tej nie złapiemy, bo już za duży licznik wpadł. Czekajcie, tu coś mamy. Wydawało mi się, że tu coś stoi. Nie, dobra. Dobra, oddajmy rzeczy. Jest 19, więc schowamy rzeczy do skrzynek albo po prostu wrzucimy na sprzedaż to, co się da. Wrzucimy na sprzedaż. To jest donated, to jest donated i to jest donated. Dobra, czyli możemy się pozbyć robaczków. Kwiatka też wrzucimy. I damy grzybki. Idziemy poszukać kolejnych robaczków. Pójdziemy w stronę lasu, tam w stronę kopalni, znaczy się. Świetnie mi to wyszło. Dobrze by było, żebym wszystkich nie wypłoszyła, nie? Już ich chcę upolować. Punkt obserwacyjny? Aha. O, tu pola ryżowe chyba, co? Jak to wygląda? Kołomuńskie, grzybek. O, tam jest jakiś robaczek. Tam już mamy. Nie pójdziemy. W dole jest farma, nie chcemy iść na farmę. Chodźmy tu zobaczyć. Tu na pewno coś rośnie. No właśnie. Jakiś robaczek jest też. Chociaż jego już żeśmy mieli raczej. O, tu jest świetlik. Uda mi się złapać świetlika, czy nie? Mamy! Subcia. Mamy świetlika. I teraz ciekawe. Tam jest skrzynka! Świetlika trzeba w dwóch sztukach. Jednego trzeba oddać do muzeum, a jednego trzeba jako ofiarę rzucić. No dobra. Patrzcie, tu jest skrzynia. Staliśmy cukieraski. Wszystko na niebie i ziemi nam mówi, że mamy iść do... że mamy iść do kopalni, słuchajcie. Kwiatuszka zbierzemy jeszcze. O, żuczek. Inventory is full. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Zjedzmy tego kwiatka. O. Tu się przedostaniemy. Czy jest tu jeszcze coś, czym powinnam się zainteresować? Kanola. Nie wiem, czy mam ją do czego schować. Mam. No i dobrze. I pójdziemy się tepnąć stąd do domku zaraz. Mamy jeszcze owocka i mamy robaczka. To czekajcie. Wyrzucimy... No nie wyrzucimy. Zjemy? Nie, wyrzucimy nasionko. I wyrzucimy syropek. Weźmiemy robaczka. Spróbujemy zgarnąć. Nic z tego nie wyjdzie. Jest, wyjdzie. Też jest nowy. Też jest nowy. No to chciałam. Chciałabym tu. I też musimy mieć dwie. Czy ty masz coś innego? Patrzcie, Blankon. Teraz coś innego. Też dodatkowo. Bieramy owocka i śmigamy do domku.
sprzedamy, wrzucimy rzeczy do skrzynki. Te, które się da. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To i to zostaje, tak? Trzy. Dobra. Czyli raz, dwa, trzy. I możemy jeszcze wrzucić. O. No tak, tutaj. Czy ja tu mam coś do zostawienia? W sumie to kwiatka. I to. Tu byśmy zostawili to, to i nasiona. Weźmiemy sobie konewkę na następny poranek. Zostawimy jeszcze śmiećki. I teraz tak, te rzeczy trzeba będzie odnieść do muzeum. Tu będziemy mieli żarełko. I idziemy powiesić kalendarz w domu. Ja mam nadzieję, że się to da tu zrobić. O. I czy ja mogę z niego skorzystać? Mogę, jest super. Mamy kalendarz w domu. Rewelka, nie trzeba będzie biegać do miasta. Można od razu spojrzeć, kto ma urodziny. Kończymy ten dzień. Koniec pierwszego sezonu, słuchajcie. Z Dindą nam podrosła relacja. Zarobiliśmy 470 monetek. Fajnie, czyli więcej niż wydaliśmy na kalendarz. To się liczy. I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. See ya!